Czy ja zwariowałem? Czy ja jestem normalny? To, co dzisiaj wydarzy się w odcinku, zapamiętacie na długo. Kojarzycie ultra wysokiej jakości bodycam gierki? Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Zapnijcie pasy i oglądajcie. Co stanie się teraz? Nie... Beznadziejnie! No jest beznadziejnie! Ale podejdźmy do tego czegoś do... Musisz sobie iść? Naprawdę? Naprawdę uważasz, że ja za tobą pójdę? No kuźwa, pójdę, bo nie mam innego wyjścia. Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia. To jest jakiś zakład psychiatryczny, bez kitu, nie? Winny! O! O! He... Odwróć się, dobrze? Delikatnie się posrałem, ale tylko troszeczkę. O! Zaczyna się nieźle! Naprawdę nieźle. Dobra, idziemy dalej do tego gościa, który gdzieś tam wcześniej na nas wybiegał. O, mamy wyjście od razu. Ale zanim do wyjścia! To jeszcze, przepraszam państwa, jeszcze mamy tutaj jedne drzwi. To są drzwi z wywiadu. Mogę tu wziąć? Są fajury, mogę za szlugensa zapalić. Mam odpaloną kamerę, to prawie jak u mnie przed tym, przed biurkiem. Nic tu nie ma. Dobra, ty, normalnie idziemy w stronę wyjścia, no nie ma nad czym się zastanawiać. To może być zabawne doświadczenie. Exit, 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 exit. Dziękuję bardzo. I do... Okej! Czy my właśnie znajdujemy się w pociągu? No tak, bo muszę wam wytłumaczyć, o co tu chodzi. Gra nazywa się Fractured Mind i polega ona mniej więcej na tym, że to nie nawet tyle, co szukanie anomalii, tylko normalnie znajdujemy się w pociągu, prawdopodobnie jesteśmy jakimś żołnierzem, który ma sobie sporo do zarzucenia i musimy odkryć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Weźmy tą pukawkę na... No bo to jest horror bodycam, rozumiecie? Ale to wygląda. Jaką to ma prezencję. To jest najwyższej... jakości strzelanie do reklam na ścianach. Przepraszam państwa, chciałbym iść dalej. A, jesteśmy zapętleni, czyli jesteśmy tak naprawdę w niekończącym się wagonie. Może to jest po prostu jeszcze ten moment, w którym nie mamy załączonego szybkiego biegania. Ale fajnie, dobrze widzieć, mamy mapę metra, jak ono podróżuje. Nie interesuje mnie to, ponieważ tak jestem zamknięty w lupie. Na razie to ja mogę iść 6 godzin do przodu. Może coś, a może ja powinienem pójść do tyłu? Nie wydaje mi się. Pasażerzy oczekują. Opóźnieni. Opóźnieni. Oczywiście, że idziemy dalej. Nie mamy czasu na inne tutaj historie i przygody. Wal w okno. Tył już jest zamknięty. Okej, czyli chcąc, nie chcąc, muszę po prostu poruszać się do przodu. Wydaje mi się, że te wagony, one się zmieniają. Tutaj jest teraz, nie wiem, widok passengers na Rumunię, a my musimy po prostu iść dalej. No wcześniej tam było gdzieś tam problem ze zdrowiem psychicznym. O! Chyba... coś widzę. Nie jestem pewien, czy mnie oczy nie mylą, gałki mnie nie pieką. Zachować uwagę na małe detale. Potrzebujesz 5 cyfr, żeby odblokować kłódkę. Są pewne rzeczy ukryte w grze. Musisz uzupełnić ciało, zanim zakończysz grę. Nie łam czwartej ściany. To totalnie nie... połamie czwartej ściany. O! O, panie! O Jezu, szedłem sobie, nagle zatrzymał się pociąg. Fatalna informacja. O, jaki byłem sfokusowany. Kuźwa, czuję, że mi się włosy zjeżyły pod pachami. O nie, zaczynamy zabawę. Uwielbiam takie igraszki z takimi grami. To jest dziwne. Ale jednak, no dobrze, czyli zatrzymał nam się pociąg. My teraz prawdopodobnie już... Jasny gwint, tam już jest zamknięte. Jasny gwint, motyla noga, ślimacza, rura, żabie łódko. Dobrze. We interrupt this program with breaking news. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of... Mężczyzna zabił swoją żonę. Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying. Policja przyjechała po przerażonych sąsiadach. Strange coming from their house as this has never happened before. I co, ci powiedzieli, że coś takiego nigdy więc wcześniej się nie wydarzyło. Okej. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. Czyli nie chciał wyrzucić swojej broni potem. The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, 25-letnia Emily. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man.
This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them. Wow. Since they have always appeared as a cheerful and Czyli my jako Michael zabiliśmy swoją żonę Emily, 25-letnią. But the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. Wow. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Dobra, czyli motyw jest zagadką. Dlaczego Michael to zrobił? Okej. Okej. Czyli niestety wiemy, że jesteśmy Michaelem, który zrobił coś swojej żonie, Emily, 25-letniej Emily. To nie jest dobra informacja. Jezu, to wygląda fatalnie, jak podchodzimy z tym cieniem. No ale dobra, czyli niekończący się pociąg. Kiedy się musi skończyć? Wiadomo, no po prostu idźmy. Wiadomości się powtarzają, plakaty znikają. Czy nasza pamięć będzie coraz bardziej cierpieć z tego powodu, im będziemy szli dalej? To jest dla mnie ciekawe rozwiązanie w tej grze. Okej, czyli prawdopodobnie być może też jesteśmy żołnierzem, jakimś weteranem wojennym. Fatalnie. Are you okay? No nie jestem za bardzo okej, jeśli o to pytasz, nie jest za bardzo okej. Właśnie dowiedziałem się, że zastrzeliłem swoją żonę. Oho, to nie jest czasem logo. Are you going insane? Zadzwoń na 40 77 32 88 99 60. Pozwólcie, że nie będę dzwonił, bo znowu się dodzwonię do kogoś w Polsce i będzie fatalnie. O, mamy jakąś kartkę. Psychiatryczne leczenie pacjenta. Dobra, nie bardzo wiemy, o co tutaj chodzi, ale... E. Albo 3? Raczej E. Okej. Okej, mamy tutaj odrobinę krwi i... Coś tu kuźwa miga. Jedna żarówka. Pakuj żarówkę. Nie mam amunicji. Wystrzelałem wszystko, myślałem, że to jest niekończąca się ilość. 8805. To też trzeba odnotować i tutaj zapisać. Więcej tej krwi znajduje się na suficie. To nie jest dobra informacja. Wręcz fatalna. Nie wiem, czy tu się ludzie odbijali po prostu jak kaczki od sufitu w tym pociągu, czy to jest jakieś normalnie japońskie metro. Znowu większa ilość. Jezu, ten sufit wygląda fatalnie. Czy ja naprawdę muszę na to wszystko zwracać uwagę? Zauważać to? 8805, to dalej miga. Oj, robi się niebezpiecznie. Kolejna informacja dla mnie. Miejmy nadzieję, że chodzi tutaj o większą ilość informacji o pacjenta. Murder, 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 murder. Nie piszcie tak do mnie, nie jestem zainteresowany pisaniem testamentu dla siebie. Jestem za młody. Okej. Więcej dżemu, konfitury na ścianach. Oho, no jednak ten environment się zmienia. Jednak to środowisko jest za każdym razem inne. Musisz zwracać uwagę na jakieś drobne szczegóły, które niestety się dzieją. O! Witamy pierwszych co? Witamy pierwszych pasażerów? Jezu, ci ludzie, oni chcą wychodzić. Ten tutaj ogląda małe kotki. We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Jesteś mordercą. You are a goddamn murderer. 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 Co czytasz? You are a goddamn murderer. Jezu, czy ja zabiłem wszystkich tych ludzi w pociągu? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. To jest... You are a goddamn murderer. Jakie to jest creepy. You are a goddamn murderer. Dobra, to... Dobra, przyjmuję do wiadomości. Jezu, jakie to jest creepy, bez kitu. Jakie to jest creepy. To jest mega creepy gierka. Znowu są ludzie. Znowu testy. Nie wiem, czy jest sens sprawdzania ich. Czy jest sens sprawdzania ich. Dalej murderer. No niestety, jest ich więcej. Są tu dalej. W radiu to samo pewnie. Czemu oni mają zacenzurowane twarze? Czy to naprawdę chodzi o jakieś RODO? Czy to ma jakieś ukryte znaczenie? Jest. Czy ja naprawdę muszę zwiedzić wszystko i poznać prawdę? O co tutaj chodzi? Proszę państwa. Jakie to jest porąbane. O! Jest więcej ludzi! Są inni! O! Dzień dobry, dobry wieczór. Kurczę, jest jednak więcej przedziałów pociągowych. Nie wiem, czy chcę się do nich zbliżać. Jak któryś z nich mi coś zrobi, to będę strzelał. Znaczy nie będę strzelał, bo nie mam amunicji.
Kto jest najgorszy? Idź dalej, nic się nie dzieje. Jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczeństwo ponad normę. Hello, hello. We need to go deeper. Chyba nam świruje coraz bardziej, w sensie to światło. 8805. Ciotka Jebediza? Co to było? O nie! O nie, nie chcę w to grać! Ta gra jest mocna. Ta gra już nie ma You are goddamn murderer. Już nie ma tej informacji. W sensie my już to wiemy. Chyba twórca gry postanowił nam tego minimalnie oszczędzić. Gadaj przez telefon. Jezu, ci ludzie się wymieniają. Nie, co się dzieje w ogóle? Skuźwa, najdłuższy pociąg, w jakim byłem. Naprawdę. No ale spokojnie. Ludzie się cały czas... Ci już się poruszają. Okej. Wszyscy stoją przy ścianie. Dlatego... Na chwilę obecną teoria, którą posiadam, jest taka, że my jako Michael, czyli ta osoba, która... No niestety dowiedziała się, że jest murderer i tak dalej, ma jakieś skierowania psychiatryczne i tak dalej. No niestety zabiła wszystkich tych ludzi w pociągu. To jest całkiem realna teoria. Okej, więcej krwi. Żadnych strzałów, proszę, naprawdę, to mi się strasznie nie podobało, chciałbym tylko powiedzieć. Ten strzał, który nastąpił, to było mega creepy i nie chcę tego przeżyć drugi raz, proszę. Żadnego strzelania. Okej, tam już jestem. Tu dalej jesteśmy murderer, nic się nie zmieniło. Oni sobie stoją, ta dalej czyta książkę. Jest coraz więcej tej krwi na podłodze. Nie wiem, czy może jakby jako rekonwalescencję i próbę naprawienia swoich błędów dostanę mopa z Wiledy i po prostu tutaj powycieram podłogi. To by była jakaś opcja, nie? O, teraz ci stoją skierowani w naszą stronę. Ja nie wiem, czy ja powinienem się na nich patrzeć? Czy ja powinienem iść po prostu przed ciebie? Wojtek. I ten się uśmiecha. I ten się uśmiecha. I wszyscy są uśmiechnięci. Nie no, fatalnie. Dawno nie grałem w tak chore gówno. Dawno nie grałem w taki chory shit. Czy to jest zdjęcie? Ich niewinna krew jest na tobie. Nie wiem, czy ja się chcę odwracać. Ale to jest popaprane. A mogę... Czy ja chcę wracać? Nie chcę wracać, idę przed siebie. Nie zwracajmy uwagi na tych ludzi. Oni są wymagający, to znaczy mają mi coś do powiedzenia. Prawdopodobnie wszystkie te dusze. Więcej krwi. No tego jest już całkiem... O nie. A hostage rescue operation went horribly wrong in the subways of the small town of... When the tactical team leader, special agent Michael... To ja. Slightly misjudged the situation. Źle ocenił sytuację w małym miasteczku. 50 osób zostało zastrzelonych przez terrorystów w wyniku pomyłki Michaela. The investigation that ensued has concluded that special agent Michael was not entirely at fault. To nie była jego wina. The victims have already pronounced him guilty. This terrible tragedy has left a profound impact on agent whom has since left the force and has been undergoing heavy therapy. Fatalna informacja. Poszliśmy na twardą terapię. Po tym wszystkim. Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Dlaczego ich nie ocaliłeś? Popełniłem błąd. Podjąłem złą decyzję. O mój Boże, byłem na jakiejś misji i podjąłem złą decyzję i w wyniku mojej decyzji zginął 50 hostów, czyli zakładników. Fatalnie. Tu się nic nie zmienia. 8805 dalej. Fatalna informacja, Michael. Dobra, dawajcie mi mopa z Wiledy. Spróbuję jakoś... No wszystko się zmienia w tym pociągu. Dlaczego ich nie ocaliłeś, Michael? Czemu ty masz krzesło na łbie? Chłopie! Co dwie głowy, to nie jedno. Wystaje ci... A, bo to jest takie specjalne krzesło. I teraz powinien przyjść tu jakiś barber. I po prostu... Z włosy ci tam z tego, nie? Fatalnie, ale tam jest ciemno. Robi się coraz ciemniej w każdym przedziale. Bardzo mi się to nie podoba. Proszę nie robić żadnych głupich rzeczy, żadnych gwałtownych ruchów. Ja pójdę dalej. Jest ich 50? Być może. Dlaczego im nie pomogłeś, Michael? Ja pierdzielę. To jest mega... Nie róbcie nic głupiego. Co to kuźwa jest? Co to jest? To jest mega psychiczna gie... T-
To jest psychiczna giera. No jakim nie pomogłem? No to daj... Wiem, że nie da się cofnąć czasu, ale spróbujmy coś z tym zrobić. Dobra, tu już ewidentnie nikt nie usiądzie. Te fotele są, nie wiem, niedostosowane pod osoby w tym państwie akurat, żeby podróżować. Okej. Okay. Dacie mi tego mopa z Villedy? Czy będziecie się nade mną znęcać do samego końca? Ale ciekawy jest motyw z tym cenzurowaniem twarzy. Wiecie o co chodzi? Tu nawet nie chodzi o RODO, tylko po prostu zrobili to w taki fajny, ten tu dalej siedzi, w fajny, kreatywny sposób, żebym naprawdę się obsrał, nie? O, drogi panie, wysyłam panu list, ponieważ nie wiem, z kim jeszcze mógłbym się skontaktować w tej sprawie. Ignoruje pan moje telefony, moje maile i nie odpowiada pan, nie otwiera nawet pan drzwi. Co się dzieje? Zrobił pan taki niesamowity progres. Koszmary się powstrzymały, a głosy gdzieś tam w państwej głowie zniknęły. Pan i Emily znowu mogą się pokochać. Proszę, proszę się ze mną skontaktować najszybciej, jak to możliwe. Będę czekał. Doktor... No właśnie, czyli nasz doktor próbował się z nami skontaktować. Co to było? Dobra, może po prostu nie wracajmy, idźmy dalej. W każdym razie jesteśmy po całkiem niezłej terapii, natomiast nikt nie udało się nikomu z nami skontaktować, nawet doktorowi. Dlaczego ich nie ocaliłeś, Michael? Tych dwóch gości tu nie stało. To jest mega dziwne. Żyj wolny, spędzaj... On podniósł rękę chyba. Jest tylko... Nie ruszajcie rękami, proszę, bo naprawdę będę zmartwiony, jeżeli zaczniecie robić jakieś turbo głupie rzeczy. To już widzieliśmy wcześniej. Co to do jasnej cholery jest? Dlaczego nie dasz mi się z tym spotkać? Dlaczego? Znalazłem jakąś nogę. Tak, to ewidentnie się... Ja mogę to podnieść? Tak, ewidentnie jest noga. Znalazłem nogę. Nie wiem... Po co mi ona? I może będę mógł ją wziąć ze sobą? Nie wiem, kompletnie jakby nie mam pojęcia i na razie nie chcę się nad tym zastanawiać. Po prostu idźmy dalej, to jest dziwne, mega dziwne. On ma zakrwawioną rękę. What the fuck is this? Dlaczego ty ma... Nie, idźmy, po prostu idźmy. To jest najgorsze gówno, w jakie grałem. I nie ma logicznego wyjaśnienia. Tu już tej nogi nie ma, tej ręki, w sensie on... Nie mam pistoletu. Nie mam pistoletu, mam tylko rękę do dyspozycji. I to jakąś, nie wiem czy ja ją wziąłem ze sobą. Oh my god. Oh my god. Grałem w wiele rzeczy, w wiele gier, w których musieliśmy przede wszystkim szukać anomalii. Ale w coś takiego? Takie coś jeszcze nie grałem. Otwieraj te pieprzone drzwi. Daj mi się spotkać z tym czymś, proszę cię. O, spacerujemy po jelitach, prawdopodobnie. Julita! Jelita, debilu, jelita, nie Julita. Powolutku do przodu. Krzesła powykręcane, jak makaron świderki kuźwa w barze mlecznym Helenka w Toruniu. Fata, nie ma takiego baru, tak sobie wymyśliłem, na potrzeby odcinka. Kocham cię, kochanie. I love you, baby. To prawdopodobnie jest nasza żona, która wspierała nas podczas naszej terapii, którą mieliśmy. Boże, ile jelit. No nie, no 50 osób na pewno nie ma w sobie tyle jelit. Chociaż jak jelito ma, strzelam, nie wiem, 18 metrów. To podałem bardzo przypadkową liczbę, może trafiłem. To jeśli rozwinąć jelita 50 osób na 18 metrów, to będzie 900 metrów jelit. Na pewno nie ma tu 900 metrów jelit. Na pewno. Jestem święcie przekonany, że tak nie może być. Znowu typ z tą ręką. Czy ja mogę mu ją... Ale zabrałem chłopowi właśnie rękę. I love you, baby. I love you too. Wybacz, ale nie mam teraz czasu. Muszę urwać typowi rękę. O, pogasły światła. Fajnie. Światła pewnie zapłoną na nowo. Po prostu idę do przodu. Okej, musimy iść tutaj. Otwieramy przedział. O, panie, mam twoją rękę, kolego. Oj, to się zmienia. To ewoluuje. Cały czas. Po prostu idźmy przed siebie. Ja przypominam, że niosę ze sobą dłoń. Czyjąś kuźwa dłoń. Normalnie wyrywałem typowi rękę z barku. Mam ją tu. Mam rękę w ręku, zobaczcie. Zbijmy sobie piątkę z tym kikutkiem. Ja naprawdę na pewne rzeczy związane z tą grą po prostu nie jestem gotowy. To jest takie chore gówno, w jakie jeszcze nie grałem. Nigdy. Mordo, nie zapalaj, nie gaś. Naprawdę. Don't stress me. Don't stress me too much. Oby tamte drzwi były zamknięte. Soon after. Dobra, ale w międzyczasie znalazłem taką szafeczkę i to jest, wydaje mi się, coś na zasadzie lockpicka, który możemy sobie otworzyć. Oczywiście, że... A jak to się... Okej.
A, tutaj by trzeba było na dół. No to nie było takie proste, szczerze mówiąc. A w środku mamy głowę. To jest do tego gościa, dobra, bo tam już wsadziliśmy. No, okej. Zostaje nam tak naprawdę tylko głowa. O co tutaj chodzi? Skończyłeś mnie. You complete me. Bardzo mi miło, nareszcie, ty, bo połączyć te wszystkie części, kuźwa, nie dość, że gra się jeszcze tak buguje, to jest jakaś tragedia. No ale dobra, idziemy dalej, ona dalej mnie kocha. Już nie ma tego typa. O, już nie ma tego typa, czy ja widzę jelita? Najgorzej! O, panie, co to jest w ogóle? To jest jakiś... To jest głowa? No, to jest głowa. To jest ewidentna głowa. Więcej jelit. Fatalnie. Fatalnie. Dobra, wiecie co? Ja się stąd powolutku ewakuuję, te ręce wyrastające z tych jelit, to jest fatalna informacja. Fatalna informacja, ale wreszcie gra przestała się bugować. Możemy spokojnie pójść dalej. Tam były same zera, dobra? Tutaj... Ręce wystające z sufitu, to jest tragedia. Dobra, spokojnie możemy podążać dalej. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mam latarkę, bo wtedy było tak ciemno. Nie zdajecie sobie sprawy, jak tam było ciemno. Okej, okay, no naprawdę tych korytarzy jest tutaj kabazyliard i bardzo ciężko się w tym wszystkim odnaleźć i poruszać. O, mamy te kraty! Tam, gdzie to coś było za nimi. Okej, okay. Będzie prawdopodobnie tutaj potrzebny jakiś... Czy ja wiem, czy to kot? A kto tam stoi w ogóle? Dobra, pokażcie mi to na razie. To jest... Emily. No na Emily na pewno, nie? Emily z tego nie ułożymy, ale możemy na przykład... Demon. Demon. Jest tu NK w ogóle. O! On nie działa? Powinno zadziałać swoją drogą. Albo jakiś O! O! Karol, tylko spokojnie. Co on ma zamiast siura? Wow! Dobra, dobra, tam widzę ciałko. Widzę ciało, idę. Jestem prostym człowiekiem, albo w tom. Stop ahead, przestań się odwracać. Dobra, idę. Albo jednak. Passengers, dobra, czyli to, co się opóźniałem, pasażerowie, no idę jednak. O, mogę pobiec. Uuu, dobra, dobra, po prostu biegniemy, nie odwrac, biegnij. Tu, ładuj, tu za nami idzie, pełna tyta, czemu shift nie działa? Przyspiesz, kolego, nie, ładuj, ładuj, przyspiesz. Przyspiesz, dziękuję, jednak shift działa, Boże, ta gra jest taka zbugowana. Dawaj, 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 jeszcze główeczka. To jeszcze może jednak przeładujmy. Panujmy się, mam końcówkę amunicji. Nie no, muszę to wykorzystać. O! Czyli jednak ta amunicja, której miałem nie marnować na przestrzeni całej gry, miałem po prostu ją zostawić do teraz. Dobra, a, bo tam są drzwi, okej. Okay. Czy to jest jakiś ukryty, demoniczny świat? Otwieraj drzwiczki, no! Chłopie! Ja nie mam czasu. Is that Emily? Czy... Kuźwa, jakie dźwięki. Idę po jelitku do mojej Emily. Do mojej jedynej, którą... Co? We interrupt this program with breaking news. The developer just wanted to thank you very much for playing the demo. To koniec! Wow! To było za grzeczne, to było za spokojne. Dobrze, że to jest demo, nie? To się nie może tak skończyć. Anyway. It will help tremendously if you wishlisted it on Steam. Okay. You don't need to buy it if you don't want to, but every click helps a lot. I won't keep you much longer. Thank you so much again for checking it out. Love you. God bless. Niech cię Bóg błogosławi. Wyjście. Błagam. Tylko wyjście. Jedyne wyjście. Mam nadzieję. Żadnych jumpscare'ów. Ty. Już miałem wychodzić, ale... Dobranoc. O! To było coś... przekozackiego, niesamowitego, emocje jak na grzybach, chcę tego więcej, uważajcie na to, w co strzelacie w pociągu.